Dzień dobry. W zeszły poniedziałek ważyłem 103,6 kg, a w ten poniedziałek ważę 103,3. Czyli 300 gram na tydzień. Ale biorąc pod uwagę, że na przykład wczoraj zżarłem pół litra lodów, a dzień wcześniej 3 kebaby, to... no... Czy to może przesada? Zjadłem jeden swój i dokończyłem jeden po żonie i jeden po dziecku. Tak, teraz wiadomo, gdzie to się napasło, nie? No, ale waga leci w dół i to jest pozytywny trend. Generalnie, żrąc to, co żarłem, nie przekraczałem jakoś znacznie tych założonych wartości kalorycznych. No, może trochę wczoraj. Generalnie lody plus później jeszcze paczka orzeszków słonych, ale zamiast posiłków. Także super niezdrowo, super niezdrowo, ale waga jakby w dół. Tak i... No i co? No i zaraz idę znowu pobiegać i nogi mnie bolą, bo generalnie olewałem to, co pokazuje aplikacja, co pokazują wyliczone dane. Biegałem więcej. Robiłem więcej kilometrów, znacznie więcej. Strasznie mi się to podoba, że mógł zrobić dużo więcej kilometrów i wtedy na przykład coś zjeść, tak? No. Aczkolwiek, no, pierwszy test mnie czeka 12-minutowy, który zrewiduje jakby postępy w planie treningowym, ale cieszy mnie już to, że dziś aplikacja wyświetliła 4 km, że mam przejść, tak? Bo w poniedziałki następują zaraz po niedzielach i w poniedziałki aplikacja jakby planuje lżejszy trening, że to ma być sobie taki niby chód, tak? Że to jest tam tempo chyba 10 minut na kilometr, czyli tak jakieś niespecjalnie wyśrubowane. No, ale 4 km, tak? A nie 2 z kawałkiem, tak jak to ostatnio miało miejsce. Więc no, już mogę przejść 4 i jakoś tam będzie w miarę, że 4 to już jest coś tam, że to nie wstyd, bo tak jak mi wyświetla 2 i 4, to mówię, nie no, że nada, nie, i idę 5, 6 czy coś tam, czy tam biegnę, tak? Czy, bo generalnie w dni takie mocno treningowe, oprócz poniedziałków, to są interwały, czyli że no, powiedzmy biegniemy minutę w tempie, gdzieś tam powiedzmy 8 minut na kilometr, tak, czy szybciej i odpoczywamy w tempie powiedzmy tam 10 minut na kilometr, czy 12. Przez kolejną minutę, tak, albo przez 30 sekund, bo to się też zmienia w zależności od dnia. Nawet ostatnio zacząłem te interwały przebiegać w całości, także da, uwaga jest jeszcze tragiczna, ale kondycja jakby po pierwsze nie zbladła, tak drastycznie, bo pamiętam, że te poprzednie etapy odchudzania, te jeszcze sprzed 2 lat, no to jakieś tam formy ruchu, to była w ogóle tragedia. W tej chwili spoko, mogę biegać nawet całkiem nieźle, mimo że napasłem się tak, że wagę mam zbliżoną jak z początku odchudzania sprzed 2 lat. No. I myślę, że to się poprawia, tak? I o, zobaczymy. Swoją drogą to jest dosyć ciężkie, jak się patrzy na te wykresy wszystkie i się patrzy, że się ważyło te 102 i że człowiek to zaprzepaścił, to jest tak, matko święta, ale później tak sobie patrzysz, nie, że minęły już tam 2 tygodnie, 3 tygodnie, kiedy ty tam oszczędzasz się na jedzeniu, kiedy wychodzisz biegać 4 razy w tygodniu, kiedy robisz coś tam. I później sobie myślisz, Jezu, ile to będzie trwało, zanim ja dojdę do tej wagi takiej. A przecież jak nie pamiętamy o tej wadze, jak się odchudzamy, no to łatwo idzie, prawda? Miesiącami o niej nie wiem. No, rok czasu praktycznie. Praktycznie nie wiem, kiedy minęło. Rok czasu, kiedy człowiek się tak zapuścił. Rok czasu, kiedy. No, przypominał sobie czasami tam, że o, trzeba coś tam, ale tak. Także no, życzcie sukcesów. Nie wiem, co dzisiaj pokażę wam we vlogu. Generalnie
No właśnie dlatego często są takie przerwy w vlogach, że się wkrada pewna monotonia. O, mogę wam powiedzieć. Dostałem ofertę pracy. Dostaję dużo ofert pracy, także to nie jest jakby nowość. Natomiast pierwszy raz w życiu dostałem ofertę pracy SMS-em. Tak. I to wymiana 5-6 SMS-ów. No. Aż w końcu się zdenerwowałem. Bo pani dopytuje, czy ile bym chciał i w ogóle. A czy to stawka za godzinę, czy za 45 minut, i czy to brutto, czy netto, i tak mówię, no ludzie, no, że generalnie wyjaśnię jeszcze, że praca miała być w Orzyszu, tak, i miałbym tam jeździć dwa razy w tygodniu na 2 godziny, gdzie dojazd zajmuje godzinę, tak, czyli 4 godziny wyjęte z życia w ten sposób, tak, i pani się pyta, czy tam, czy te 40 zł to brutto czy netto? Czy to brutto jest na pewno, tak? No, to ja napisałem dla pani, żeby nie przestał żartować, że pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak niepoważnie podchodził, oferując pracę za pomocą SMS-a. A pani odpisała, że każda forma kontaktu jest dozwolona. Przez kogo? No jest dozwolona. No. Jesteśmy ludźmi. Może jest dozwolona, ale jest niepoważna. No. Słuchajcie, negocjacje odbywające się za pomocą SMS-ów. Ja nie wiem, skomentujcie, może to ja jestem dziwny. Czy oferta, nie wiem, dogadywanie pracy z zupełnie nieznajomą osobą, przedsiębiorstwo oferuje wam pracę SMS-em, czy to jest poważne? Czy ktoś z was odpowiedziałby na taką ofertę? Może odpowiedział, tak? No, praca jest praca, ale to ja jestem dziwny? Czy oferta pracy SMS-em jest dziwna? Dajcie znać w komentarzu. A ja idę już robić moje 4 kilometry. Także, no, a potem się uczeszę i nie będę taki brzydki. Nie? O, znowu patrzę w ekran, patrzę. O, wszystko faluje. Power, siła, definicja. Dajcie światło, bo nie widać definicji. Dobra, żarty na bok, idę biegać. Cześć Paulinko, jak było w przedszkolu? Dobrze, jadłam kanapkę. Z czym? Samym serem. Takim. A napki, z którym... Było. Oluszku, tak? Jak było w zerówce? Fajnie. Co robiłeś? Bawiłem się. Co się bawiłeś i z kim? Bawiłem się z Krystem i wczoraj w samoloty. Potem robiliśmy sobie takie wypadki na ludzi. Aha, a uczyliście się czegoś? Tak, rysować syrenę. Rozumiem. Co robisz? Gram sobie w Red Alert. Jak ci idzie? Dobrze, teraz się uczę rozkładać bazę. Czyli robisz tutorial, tak? Szkolenie? No. Aha. No dobra, a ty Paulinko, co robisz? Oglądam skillbot. Muszę spomóc. Posprzątaliście w pokoju, tak jak prosiłem? No. Tak. Mamusia będzie zadowolona, jak wróci z pracy? No. Dobrze, zobaczymy. Co tam? Pójdziesz spać sam? Nie. Mam dalej czytać? Tak. Powiedz dobranoc. Dobranoc.
Teraz się przyznaj, dopiero odebrałaś i nie pojechałaś. No, cały borsuk. Nie zauważyłam. Jak ankiety? Które? No, w media. O, nie. Zadowoleni ludzie? Bardzo. No, tak myślałem. Szczęśliwi. Tak samo jak ja. Mówił, że to... No, dobra, nieważne. Moja siostra być może nie żyje, a ty nie pojechałeś sprawdzić, czy ona nie żyje. No, wszystko twoja wina. Teraz powiedz widzom dobranoc. Dobranoc? Boże. Co ty gadasz?